Który masz level słota? 22. No to całkiem i tak wysoko. No ja lubię nim zaczynać po, tego. Lubię nim zaczynać, bo możesz później opierdolić tam różne rzeczy. Czekaj. Chuj, sprawdzimy tą nową broń. Ten uczuć, kiedy masz zrobione dwie ostatnie rzeczy w sezonalu, ale trzech pierwszych nie masz. Mieli to high on sighty w tym chyba, wiesz? Czym? Winchesterze. Nie wiem. Nie widziałem. Jak mi rzucisz, to ci powiem, czy zmienili. Podasz i będzie. Ta mapa mi Dead Space'a przypomina strasznie. Ona jest cholernie mała, zauważyliście? Zobaczycie, też otwierają kolejny etap, kolejne poziomy. Albo zejście w dół znowu może. Albo nie wiem, przez drzwi przechodzisz dalej. Albo. No zauważyłem, że ich zaczęło kręcić, kurde, takie tworzenie poziomów. To już jest któryś raz. O, pułapka jest. Remix, nie cofaj się teraz. O kurwa. Ale to ma przyciągnięcie. Mówiłem? Ta. Jest przejście, no. Ale jest taki kurwa bezczelny teleport, nie? O Jezu, tak. 1500 to gówno aż kosztuje. Taki ja fejt, zobacz tego zwykłego i mi to oddaj. Mag 10. Czekaj, daj mi to. Okej, tylko amo do berety biorę, nic więcej. Ale oddaj mnie to. No dobrze, oddam ci to. O, jakiś mokebę przecież na 25. Nie, nic nie zmienili. Ej, zabrałeś jeden nabój, oddaj to. Dwudziesty sanitara. Spoko. A ja mam wrażenie, że na tym becie grają tylko ludzie z 25. Nie, no, znaczy 18 mieliśmy. 13. W sumie mnie to nie dziwi, trzeba... Jan już nie wie o tej becie. No. Trzeba chcieć się dowiedzieć, żeby się dowiedzieć. No ale wiesz, odpierdoli się to myk cyk bryk. I będzie git. Nawet lepiej dla nas, nie? Bo przecież będą teraz wyższe levele, to będzie nam łatwiej zrobić te wyższe poziomy trudności na mapach, kurwa, wszystkich. Prawda, będą wszyscy cisnąć na te mapy, no wiesz. Nowe, ale... Na te mapy, no wiesz. Ten Endless może w sumie być lepszy nawet od Super Perk Training, bo przynajmniej będzie dobra zabawa na nim. No tak. Endless, a nie Super tylko Perk Training. Przez Super Perk Training mi rozwalił scrolla na myszce. Dlaczego? Bo mam granaty na scrollu. Lol. Co się stało z serdecznym G w każdej grze? G już parę lat temu poszło na emeryturę. Lol. Mniej więcej w tym czasie, kiedy V poszło na emeryturę. V u mnie akurat zawsze jest na myszce. A ustawiłem sobie to kiedyś z ciekawości, ale nie szło mi. No bo ja mam pod kciukiem. Też. Niewygodniej. Ja pod kciukiem mam to, co najważniejsze, czyli małpy. No to ja mam to pod... Ja mam to z drugiej strony myszki, małpy. Dobra, na razie lecę na tych kurwa tych Spitfire'ach, ale kurwa mnie korci niemiłosiernie ta... Ja kupuję tylko amo do berety, fuck it. A po co, na Kimbo lecisz? Złotem? No. Dobra, to się w sumie nie dziwię. I sobie tego maka kupię, w zasadzie ludzie chyba. Maczek jest broń.
No zamierzam to właśnie sprawdzić. Czemu ten jeden Winchester nie jest cięższy od drugiego? Logika Mistrzostwa Świata, nie możesz przeskoczyć takich kurde malutkich beczek. Kurwa. Ale patrz jak samo. Kolejny 25 wytywy. Mnie to nie przeszkadza akurat. Ale ja nie mówię, że mi to przeszkadza, tylko po prostu wytyfy. Ile kradną to? Robią achievementy jak my, nie? Albo są takimi pojebami, że faktycznie grają w tą betę, żeby ją dostawać. To będzie jakaś nagroda dla osób, które grają w becie. Właśnie, znajdźki! A co tu jest za szukania? Chciałbym to wiedzieć. Odpaliłem tą, tą mapkę pierwszy raz, ten wiesz. Ale zakładam, że tego typu roboty, nie? Zet Mokebe. No właśnie, tak się dziwiłem przed chwilą, kiedy Mokebe wyleczył. Mokebe lecz. Mokebe nie chce mnie leczyć. Kolaty można robić w tej grze, nawet nie wiedziałem. Co można robić? Kolat. Niektóre niektóre postacie pod to mają. Lol, sorry. Nie wiedziałem co to robi. A chciałem sprawdzić. O, myki 14. Tak, ile mam wagi? 4. Dobra, będzie 8. Zobaczmy, co to za akurat cudo. Oaj! Co to? Boże, on go trzyma za tłumik. Ma uchwyt na to, jakbyś nie zauważył. Na tłumiczku. Jak można być tłumik, znaczy tłumik to uchwycie, tak? Jak można być no uchwyt nie, no nie widzisz, że ma kurde tam pogrubienie na tym tłumiku? No ale wciąż. No co zrobisz? What the fuck? To tak jest w wielu grach akurat. Nie mów mi, że nie. I wciąż mnie to boli. Już tubki. Jakie tubki? No takie próbówki jakby, no. Takie słoiki. Okej. Kolor? Srebrny i się świeci. Okej. Pytanie, czy my to ogarniemy do końca. To jest 7, przypominam. No dobra, ale wiesz, że to może być rozłożenie tego, nie? No jakby nie było, czeka nas przechodzenie tej mapy jeszcze 3 razy oprócz tego, więc... No to. Minimum. No. Ewentualnie można na tą mapę pójść na Endless Mod. MK14. Jak ten maczek ci się sprawuje? Przyjemnie się z niego strzela, muszę przyznać.
skrytują. Zazwyczaj te znajdźki to same z siebie wpadały. Na tamtej mapie też nie tego. Wziąłem sobie Spitfire jako pistolecik, bo mam miejsce jeszcze. Fajny jest. Jaki fajny laser, o kurwa. O! RPG, chodź tu. Pokażę ci jak to wygląda. No. Patrz, tam. Widzisz? Aha! Aha! No. To. Ej no! Faktycznie. Słuchaj, to jest takie kurwa iskrzące się syf, ciężki to szczerze do pominięcia. Ale zgodny z moim opisem, srebrny słoik, który się świeci. No. Ale poukrywali to przyzwoicie, muszę przyznać. No, daj spokój. Baterie. No tak nie. Jakby. No baterie to nie są, ale... No takie techniczne gówno, no. Mówisz, że to jest takie techniczne gówno? Tak. To moje statyczne przeładowywanie w slow motion. Znajdźki w Kilim Złoże trudne do znalezienia, do tego jeszcze nie puszczali. Na Królestwie Tragedii też te znajdźki były ciężkie. No nie aż tak. No nie. Na lesie mi się wydaje, że były najcięższe. Na lesie były najprostsze. Kurwa, wielkie płody. A co za koleś, przestań biegać w kółko. No autentycznie kurde. Nie wiem. Ta mapa ma pobugowany ten foliarz. Jak to jest po polskiemu? To znaczy... Połysk, o! I tekstury za bardzo się błyszczą i ciężko wyczaić te błyski. Jak to się nazywa po... No bo... Cuka. Dobra. Wszystkie nowe rzeczy w jednych łapkach. W moich łapkach. Fak cię, oni to pokitrali, no. Daj spokój, ciężkie jak to skurwysyno. Chyba zatrudnili nowego ziomala od ukrywania znajdziek. Nie, to jest zbugowany połysk znowu. O, znalazł. We're doing great, team. Keep watching what I do, alright? Break time's over. Get back to work. Ile nam brakuje jeszcze? Chyba. Obawiam się, że możemy nie dać rady. No coś ty. Nie, ta cała mapa się błyszczy jak psu jajca, trochę mnie to wkurza.
To pułapek. Ma endless mod pułapki. Ta gra chyba kodem chciała zostać. No w to gra więcej ludzi na pewno niż koda na PC-cie. W tym momencie może nie, ale w tego... Jak będzie ten update już właściwy, to na pewno. No na pewno przez pierwszy, nie wiem, miesiąc, dwa, to ciężko się z tym nie zgodzić. A potem zobaczymy, czy się ludzie spodoba. Nie no, potem to będzie tak jak teraz, nie? Czyli 5000. To dalej jest więcej niż w kodzie na sumpiakach. Nawet niektórych na multi. No z Shenron ciekawe jak się KF trzyma na konsolach. Nawet nie wiem. Nie, to nawet był ja, wczesny, ja mam, to, total, mu, ale i, ja mam to totalnie w dupie. No wiem, że był za darmo, ale... Akurat... Ja w dupie w tym. Od lipca miałem PS Plus, aż mi przykro. Ale nie dają fajnych gier teraz na PS Plusie, no. Nie no, albo my jesteśmy ślepi, albo dają kurde jedną na poziom. Bo Blundell tu mieszamy. Macz o swojej pracy. Albo Blundell robił te znaczki, tak, to wtedy... Jakieś steregi na tym, na WW2, to raczej Blundell nie robił, to widać. Ale jest progres, już ci przynajmniej nie mówią, co masz robić. Gdyby mówili, co masz robić, to wiesz. Okej, jest. There you are. Nie dalej tego nie mógł pokazać. No ty to jeszcze nie widziałeś? A, czyli są. Czyli mogą być te trzy na ten na hita. Czy my jesteśmy ślepi po prostu? Okej. Okay. Przyjąłem. To Blunder dało kasy. Ale hedzik. Odstrzeliłem głowę flashowi, lol. Spoko. Ja go zdezintegrowałem. Sądziłem, że można w sumie. Każdemu możesz spierdolić łeb. A to wygląda mnie. Wiem, co powinien do tej gry dodać. No? MG42. Oj, tak. Do komandosa, nie? Ale tak, żeby dobrze feeling zrobili. Co zrobić? Dodać MG42. Z dobrym feelingiem i szarpałbym jak Rekshoszynkę. Powiem ci tak, że Eusebi chyba ty. Nawet na tego Killing Flora to się da namówić przez tego. Stonera. Przez Stonera, bo on podobno ma taki... Bo... Nie, nie on przez ma dźwięk Stonera. Jak Nightstalker. Podobno. Że któraś broń tutaj ma takie dźwięki jak ten Nightstalker w Infestation. Nightstalker czy tam Skype. Jak zwał, tak zwał. Tak, tylko potem mi się już nie chce grać tych normali wszystkich. Ja wątpię, że powiem, zabiję mu się tego. Mi też się normali nie chce grać. Na wysoki jeszcze mogę pójść, nie, ale... To jest się można zerowego iść na wysoki. To? Tak, ale też te achievementy równie. Jeżeli będzie chciał. Mogę z nim chodzić na normalne. A od kiedy on jest dziwko na achievementy? Ja mogę z nim robić normalne jak bardzo chcę. Tak. No chyba bez jakim se dam jadę, chociaż na destruktorem se dam jadę. Ja sądzę, że kurwa tam na normalu to byś kurwa sobie dał radę i tym. Łamacz fal. Takie coś by Max szukaliśmy. Spoko. No nie spoko, bo dalej tego nie widziałem. No na achievementie masz obrazek. No, sprawdzimy, że cię zobaczyć. O, widzę.
akurat tą, co ja znalazłem, była tak słabo ukryta, ale spoko. Będę musiał chodzić po wysokich, to ja pójdę na Cuba, będę tam siedział i zabijał wszystkich, dopóki nie przyjdzie w końcu ten. A coś tam. Jak ona, abominacja? Jakoś tak. Krampus, o. Boss. O. Co? Hans. Rekomendanty. W... Hans Volta. Mokotu. Smary, jakie to nowe działo ma dużo amunicji. To nie wyobrażałem, że... Pamiętaj, tak na becie Manuel też był lepszy. Ja wiem, ale no to teraz, nie? I tak nie będę... Znaczy, nie jest fajery, bo... To też robi dosyć duży damage. To najlepsze jest to, że jak się strzela z tego działa, to tak przez krótki czas nic absolutnie nie widzisz. Iskierka wskazująca drogę. Ej serio, przetestujcie sobie kurwa tą broń. Ona jest kurwa pierdolnięta. Jason Voice z plecakiem... Złoty Jason Voice z plecakiem tego... Volterka. Voltera i piżamie. O! Te dwie ostatnie mi się najbardziej podają. Łowca głów. Wychodzimy.